Dzień dobry, witam się z wami 10 marca. Boziu, jak ten czas leci. My sobie jeszcze leżu, leżu. Jak ja lubię tej. Poszła. Poszła. Słuchajcie, za oknem śnieg. A patrzcie, kto tu ze mną jest. Kto tu jest ze mną? 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 Dzień dobry, Lalu. Lalu jeszcze śpi, tak? Lalo śpi. Za oknem śnieg. Otwórz oczęta. Lalo. Lala. Lalo śpi. Jeszcze taki dobrze, tak? Tutaj się tak leży koło panci. Tak. Nie przywita się, nie popatrzy. Tak? Lala. No wyjdź, powiedz jakiś haj albo coś. O, dzień dobry. Chodź. No chodź. Daisy. Daisy przyszła, bo usłyszała, że za bardzo chyba do Lali gadam i za bardzo ją chwalę, tak? Dejzul. No, także ja wstaję, słuchajcie, piękna po prostu. Ja już wstałam o 8 tak naprawdę. Poodpowiadałam wam na jakieś wiadomości, na komentarze i tak dalej. Przejrzałam sobie nawet dzisiaj Facebooka. Co się u mnie rzadko zdarza, muszę pociągać pranie, słuchajcie, wszędzie na kaloryferach wisi pranie. Muszę zmienić pościel, bo prałam pościel i w ogóle dużo rzeczy muszę, a dzisiaj właśnie na Instastory zapytałam was, czy chcecie, co za włas, zapytałam was, no kurczę, felek, kartofelek, czekajcie, zapytałam was, czy chcecie vloga, czy chcecie vloga, czy chcecie live? No i powiem wam szczerze, że dopiero wyczekuję jeszcze odpowiedzi, także ja już nagrywam wam vloga, pomimo iż spodziewam się, że w odpowiedzi padnie live. No, także najwyżej, co najwyżej będziecie miały dwa w jednym, będzie vlog i będzie live. Vloga dodam tak po prostu, że będziecie wiedziały, jak spędziłam ten dzień, jakie mam plany na ten dzień. Ja w ogóle, słuchajcie, teraz mamy dzisiaj co? Niedzielę. Niedziela, poniedziałek, wtorek, 3 dni wolnego. Burżuazja. No, także 3 dni wolnego, wiem, że to odczuję, cieszę się mega. Potem środa, czwartek, piątek, sobota znowu wolna. Chyba tak, i niedziela do pracy, i potem poniedziałek, wtorek wolne. Więc naprawdę spoko. Zostały nam 2 tygodnie, słuchajcie, do wylotu. Jeszcze nie mam w ogóle zrobionej odprawy, ale to odprawa na sam koniec. Co jeszcze? Dzisiaj, słuchajcie, zabiorę was ze sobą do Melrose, by robić z Dominiką górze łapki. Także ten problem zniknie mi z fejsa. Tak się zastanawiam mocno bardzo, bo 130 funtów kosztuje, słuchajcie, jeden rejon, czyli jakby jedna area, a 170 kosztują dwa area, czyli wiecie, o co chodzi. Warto byłoby jeszcze coś dorobić i się zastanawiam, czy nie zrobić, kurczę, czoło. Że kurze łapki i czoło miałabym jakby już full face, bo zostałaby mi lwia zmarszczka, która mi kompletnie nie przeszkadza. No i bruzdy, które już w sumie robiłam, więc nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, czy zrobię sobie tylko kurze łapki. Dominika robi też kurze łapki i wiem, że będzie planowała usta. Ja usta na razie jeszcze poczekam, być może po powrocie, bo tak jak wam mówiłam, ja odkładam i zbieram na wyjazd. Tu mamy teraz takie światło, że może troszeczkę lepiej będzie wyglądać. Nie wiem, może nie będzie. Nie, te kolory to przekłamują, słuchajcie. To jest taki bardziej różo-pomarańcz niż, ja nie wiem, co to tu nawet widać w tej kamerze. A ten się fajnie błyszczy, śmieci się, świeci się. No, także ja wstaję, ubieram się, muszę domyć resztki chyba z wczorajszego makijażu, bo chyba mi się nie domyły. Wczoraj, słuchajcie, położyłam się bez pielęgnacji. Po prostu zasnęłam. Co
coś mi się tu ten. Tak właśnie wyglądają, słuchajcie, moje rzęsy. Jedna z was mi napisała, że tamte pierwsze były lepsze. No ja uważam, że te są super. Jest ich więcej i dobrze. No moje oczy może nie są aż tak przyzwyczajone do większej ilości rzęs, ale jest naprawdę pięknie. Naprawdę wyglądają super. Także nie wiem, co dzisiaj zrobimy. Albo zrobię po prostu tylko kurze łapki. Nie wiem. W sumie wiecie, wiedząc, że to jest tak na miejscu, bo Melrose to jest dosłownie rzut beretem. To jest tutaj miejscowość malutka niedaleko nas. Nie wiem, może z 6 mil stąd. Nawet chyba nie. Nie wiem. Chyba mniej nawet. Tam urodziłam Gracjana. No także Gracjan, jak był mały, to zawsze jak się uczył mówić, to mówił, że się urodził w Melrose. No, tak mówił. Melrose. Ciężko było mu powiedzieć Mary. Melrose. No, wiecie o co chodzi. Ja też zawsze mylę, czy to się pisze Melrose czy Merlose. No, ale pisze się Melrose. Tak? Tak się pisze? Czy tak się pisze, czy się tak nie pisze? Co? Lalo. Daj coś. Lalo. Śnieg? Śnieg? No co? No weź coś powiedz. Powiedz nam coś, Lalo. No, Lalo. O, tak, już nam powiedziała. Lala już nic nie powiedziała. Kurde, i znowu będę miała te kłaki. Tak? Lalo, będę miała twoje kłaki. No, Daisy wariatka już skacze. No i już mam. No, słuchajcie, dowiadywałam się też o ten tatuaż, co wam mówiłam, że będę chciała sobie coś tutaj zrobić. Tu chciałam coś. Ale wyliczyli mi tutaj, że 60-80 funtów, słuchajcie, za te trzy gwiazdeczki. To się zastanowię, czy zrobić sobie gwiazdeczki, czy zrobić sobie po prostu jakieś coś takie bardziej ozdobne może. Może jakieś piórko, może coś takiego. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale podoba mi się ten motyw tutaj. No ale drogo chcą. Kurde, żałuję, że już nie ma tutaj tego pana, co mi robił tatuaż. On się wyprowadził, wiem, że już wtedy, jak tu mieszkałam. Także dupa Jasiu, pierdzi Stasiu. Cóż, Insta famous, przyodziałam sobie, bo tak trochę chłodno. Za oknem śnieg, pokazywałam wam właśnie na Insta story, ale teraz już coraz mniej. Także śmiałam się, że za chwilę może wyjść słońce i to prawda, taka pogoda, powiem wam, typowo szkocka. Zmienia się po prostu z sekundy na sekundę. No i co? Także dzisiaj plan jest taki, że o 12 mam się spotkać pod Kostą, bodajże chyba z Dominiką, więc ja wstaję, zbieram się, ogarniam i na 14 mamy wizytę, a przed tym jeszcze zaliczymy kawę w Koście. No, bardzo chcę. No i co? No i odezwę się do was pewnie za chwilę. Także życzę wam przemiłego dzionka. Dobra, my heart will go on. Ja jestem już wyszykowana, jak widzicie, nie mogę mieć makijażu, więc moje serce krwawi. Ja mam nadzieję, że już niedługo ten problem zniknie wraz z moimi zmarszczkami. Zastanawiam się, dziewczyny, waham się, czy zrobić sobie dwa area, czy jeden area. Dwa, jeden. Nie. Nie wiem. Albo dwa area, albo jeden area. Nie mam żadnego pojęcia. Jest mała różnica, jeżeli chodzi o cenę. A wiecie, dwa miejsca bym zrobiła. Tylko teraz nie wiedziałabym, bo robiłam już co prawda bruzdy, że nie wiem. Mam jeszcze dylematy. Moja stylizacja jest dzisiaj na sportowo. Bluzka nowa, o której wam powiem i pokażę wam w ogóle haul, który tu leży z siaty. Biorę tylko torebunię, moją tą ukochaną. Wszystko w nią mieszczę. Bardzo ją lubię. Spadł mi właśnie mój najulubieńszy łańcuszek. Czekajcie, żeby mi się nie splątał. On tutaj ma leżeć, bo jest. No, dzisiaj nie mogę go założyć, bo i tak się zgubi mi w tej bluzie. Jeżeli chodzi o spodnie, słuchajcie, to mam. W ogóle może wam pokażę właśnie. O! Pokażę wam stylizację, czekajcie. Mega sportowa. Nie wiem, czy coś będzie widać w lusterku. Nie, nie widać. Mam czarną kurtkę, taką bluzę. Mam spodnie, takie Nike i buty różowe, także moja stylizacja jest dzisiaj mega sportowa. Ja tak po prostu bardzo lubię i tyle. No i co? Ja będę zaraz już spadowywać. Na zdrówko!
Będę spadać, dlatego że o 12 się spotykamy, słuchajcie, w koście, wypijemy kawkę i pogadamy i będziemy brykać. Także zobaczymy jeszcze, czy zrobię jeden area, czy dwa area, zastanowię się, muszę tylko wziąć sobie więcej kasiory, jakby co w razie W. No nie wiem, waham się, bo wiecie co, jak tak sobie patrzę, to w sumie tylko miałam te bruzdy, taki największy problem to właśnie z bruzdami. Zobaczcie, ale miałam je robione i poprawiać je po tak krótkim czasie to trochę przypał. Nie wiem. Może czoło? Może trochę czoło? Może zrobię dwa area? Kurze łapki i czoło? Zobaczymy. Idę, biorę cash, money i będę spadać. Także ja jestem na sportowo, tak jak powiedziałam. Życzę Wam przyjemnego popołudnia i odzywam się do Was jeszcze za chwilę. Za chwilę pewnie, na kawie. No, hejde. Hejo, hejo! No i odzywam się do Was, że jesteśmy na miejscu. Jesteśmy we dwie. Ten znak pokoju poszedł. Nie, jaja sobie robimy. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Jest to tutaj w takim domku. Nie chcę za bardzo też pokazywać, bo nie wiem, czy mogę nagrywać. Ale mogę Wam pokazać tylko moje efekty przed. Czyli pokażę Wam moje... O! I później będziemy miały widoczne... Zobaczcie, tak wyglądają moje zmarszczki. No, no jest ich sporo. I tak czoło. I jak wejdę do środka i dopiero do mnie zrobi, to zastanowię się, czy robić jedną area, czy dwie area. Mogłaby tam pani zjechać gdzieś w tą trzecią area za free. To by załapnęła całego fejsa w ogóle. Nie, a tak szczerze to mam lekkiego stresa, naprawdę. Mam stresa, bo znowu nowa osoba, inna igła, inne wszystko. No. No ale widziałam tej pani efekt z ustami i był piękny, więc no kurczę, chyba się zna na rzeczy. Także dam Wam znać, nie wiem, czy mogę nagrywać w środku, tego Wam nie mogę obiecać. Na pewno się zapytam, jeżeli coś będę mogła nagrać nawet na sobie, to co ja będę miała robione, o ile będziemy mogły wejść we dwie, a nie czekać na siebie nawzajem, no to oczywiście Wam postaram się coś dodać, przynajmniej jakieś małe takie, wiecie, prześwity. Także trzymajcie kciuki, możemy już wchodzić na psa? Czyli my już jesteśmy ready, steady, go, trzymajcie kciuki, oby wyszło pozytywnie. Do zobaczenia. No, także teraz jesteśmy przed samym wstrzykiwaniem, jestem teraz w fajnym oświetleniu, bo to są te takie, jak one się, halogenowe, tak? Światło halogenowe. Więc teraz widać najbardziej właśnie jak mocne mam i głębokie tak naprawdę te moje crossfit kurzułapki. Oh, it's nice and warm here. I'm ready to let go. I'm ready to let go. I'm ready.
Ahoj. Ja już jestem z powrotem, słuchajcie. Na razie jeszcze czuję takie wbicie tej igły delikatne. I tutaj będzie troszeczkę, jest delikatnie silne, także zobaczymy za jakiś czas. Na za 2 tygodnie jesteśmy umówione jeszcze raz na usta, także zobaczymy. Ja robiłam usta miesiąc temu i nie ma żadnych przeciwwskazań. Także poprawimy sobie, myślę, bo ten efekt chyba był taki lekko średniawy. U mnie może bardziej, u Dominiki jednak minimalnie mniej. Ja teraz, słuchajcie, po powrocie do domku zażeram lody. Mhm. Kupiłam je przypadkiem. Bubble gum, dziewczyny, nie mogę się oderwać. A te lody wyglądają tak. Italiano. One, jak widzicie, są z Islanda. I takie. Tu niebo w gębie. Czuć trochę tego bubble guma. Może nie bardzo, ale czuć. I bardzo dobre, polecam Wam. A ja co? Zabieram się za zapiekankę, to znaczy za te cheeseburgery, co ostatnio. Będę znowu dzisiaj robić, może wpadnie do mnie później po południu Dominika. Także mam nadzieję, że się uda nam spiknąć. No i co? Słucham sobie muzyczki. No, słucham sobie Pop Latino, słuchajcie, fajna muzyczka, fajna składanka. 2019 chyba, tak? No i co? Później pokażę Wam oczywiście jeszcze w tym vlogu stroje. Przymierzymy sobie stroje. Tak sobie pomyślałam, że właśnie w tym vlogu wykorzystam i nie będziemy robić tego na live, tylko właśnie we vlogu. Co poza tym? Poza tym nic. Biorę się za robienie cheeseburgerów. Mam nadzieję, że Wam niedziela mija super. Jak widzicie, tadam, założyłam. No, fajnie wygląda na tej zielonej bluzie. Podoba mi się. Także założyłam, przypominam o zniżce, chociaż ona była do dzisiaj, to nie ma sensu. No, także łańcuszek, stylizacje.tv, super ekstra usta i pomadka. Ja biorę się za przyrządzanie cheeseburgerów i odzywam się do Was niebawem, ale światło czułowe, o, chyba tu lepiej. Także z efektem poczekamy, wiadomo, nie ma go od razu widocznego. Chociaż minimalnie, ja się tu powinna mi tak chyba dojechać, chociaż nie, czuję tu też. Nie, już nie czuję, że miałam wstrzyknięte, słuchajcie. Ale miałam tu 3 strzały i tu 3 strzały, także zobaczymy, efekt będzie za jakiś czas. Nic od razu, ale mam nadzieję, że będę się czuła bardziej komfortowo. No, no bo po to to robię. Okej, biorę się za jedzonko i odzywam się do Was niebawem. No i jak widzicie, u nas przepis wrze. Patrzcie, cały czas właśnie świeci mi się to światełko od czajnika. Takie przebijanie jest. Jak widzicie, Oli właśnie wałkuje. Teraz spróbuję odwrócić w drugą stronę ciasto. No, spokojnie, żeby się nie posypało. O tak. I wałkujemy, wałkujemy. I co? Ja popijam sobie desperadosika. Wyskoczyłam właśnie dokupić, słuchajcie, czosnek, bo potrzebowałam. I ketchup. No i jak widzicie, wałkujemy ciasto. I za chwilkę będziemy, tutaj już mam gotowy farsz. Zrobiłam teraz właśnie taki bardziej gęsty, żeby nie był jednak taki za rzadki, żeby nam się raczej nie wylewało. Mam nadzieję, że się uda. I jeszcze śmiało. W tą stronę teraz wałkuj. O, w tą. Tutaj też, żeby się to, no. Ja nie mogę za bardzo naciskać tą moją dłonią. Także wałkujemy, wałkujemy. Ma być kubeczne. Super. Nie, takie cieńsze, ale jeszcze w boki. Boki rozwałkuj. Czyli w te strony. O tak, wałkuj tamtą i tą tu z tyłu też. Ale nie musisz tańczyć przy tym. Popo rusza jak ten, jak wałkuje. Rytmy u nas bardzo fajne. No i super. Tak mamy rozwałkowane. Jeszcze ja chwilkę tylko poprawię z moją obolałą, inwalidzką ręką. No i co? I będziemy za chwilkę praktycznie nakładać farsz. Ja już też włączę piekarnik, żeby było szybciej. Puff pastry. Nie wiem, znam tylko tą nazwę, ja nie wiem. To jest to ciasto takie, co chyba krosanty też z niego są, mi się wydaje. Te tarty, nie tarty, z tego robią wszystko. No, krosanty się. Nie, nie, nie możesz. No bo tutaj tak. Na boki. No. Także ja sprawdzam mój farsz, włączam już kuchenkę i będziemy za chwilkę ładować farsz do środka. Ahoj, 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 przygodo, taki nam wyszedł wąż. Bo
Teraz Oliwia smaruje jajem. Wyszedł nam ładnie i nic nam się nie powylewało, nie porobiły dziury, więc są szanse, że to się teraz uda bardziej. Wrzuciliśmy jeszcze do środka, jeszcze tarty ser, mozzarella i zostawiłam ociupinkę, żeby jeszcze położyć na wierzchu. Przykleja się do tego. Przykleja się, bo na dole nie smaruj, tylko górę. O, dobra, ja ratuję situation i za chwilę się do Was odzywam. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Już następnego dnia, czyli w sumie 11, tak? Chyba dzisiaj 11. Nie wiem, aż sprawdzę później, ale ja właśnie się szykuję, zbieram. Nie dograłam Wam wczoraj, słuchajcie, vloga do końca, a to tylko dlatego, że wpadła do mnie Domi i sobie posiedziałyśmy, pogadałyśmy, wypiłyśmy herbatkę i tak dalej, także ja w ogóle coś mi jakieś przeziębisko bierze, słuchajcie, ja nie wiem, coś mi dzisiaj boli gardło. I jakiś kurde lekki katar mi się wkradł. Nie wiem, czy to nie jest spowodowane, słuchajcie, tym, że się wykąpałam i trochę było zimno. A u mnie w salonie, słuchajcie, jak siedzę przy tych oknach, te okna nie są plastikowe, tylko są takie drewniane. I ono tam jedno jest tak uszczerbione. Ja miałam je tak sobie okleić, co prawda, bo oczywiście zgusiłam i czekam i czekam i się chyba nie doczekam nikogo do tych okien, więc jak pizga po prostu jak w Kieleckim, to wieje, po prostu czujecie jak wieje normalnie wiatr Wam we włosy, także nie wiem, czy to właśnie nie było spowodowane właśnie tym. Jak widzicie, włosy takie mam po kąpieli, po prostu kręcą mi się jak szalone, więc nie zamierzam dzisiaj na razie z nimi nic robić. Myślę, że zostawię je właśnie tak w spince. Będę się spierać. Z chęcią przyszłabym też z live'em, ale obiecałam Wam, że podczas tego vloga też Wam na vlogu pokażę stroje kąpielowe. No i taki właśnie też mam zamysł. Czekajcie, spojrzę tylko, gdzie jest jakiś zegarek. No i nie spojrzę, bo nie mam tu jak spojrzeć. Dobra, będę musiała się za chwilkę rozłączyć. Spojrzę tylko, która jest godzina, żeby mieć kontrolę nad czasem, bo na pierwszą właśnie dzisiaj jadę na brwi, w sensie na henne i regulacje. A co do strojów, słuchajcie, to tak jak Wam powiedziałam, poprzymierzam po prostu same góry. Wiecie, o co chodzi. Same góry od staników, także mam tego, zaraz Wam powiem, ile sztuk. I sobie to przymierzymy i w ten sposób zobaczycie, jak one wyglądają, jak to się tutaj sprawdzi. Czy któreś będą godne polecenia, czy też nie. Więc trzy staniczki, słuchajcie, będą takimi, dwa są tutaj ze współpracy, nie, te są dwa są z moich zakupów, słuchajcie, z Primarka. Jeden stanik jest z New Looka, to jest właśnie ten, także to są moje jakby zakupione z własnej kieszeni, z mojej kieszeni. I dalej następne staniczki to są tutaj trzy. Trzy i jedne leginsy. No to leginsy też jakoś tam Wam pokażę, ale może już później jak wrócę. Także tu będą jeszcze trzy staniki i coś myślę, że chyba tylko ten jeden zdołam przymierzyć, bo wydaje mi się, że te będą chyba za małe. Aczkolwiek mówię, nie jestem pewna, ale jeszcze są tutaj dwa te z Shein. Także zrobimy sobie try on haul. No i też Wam pokażę dalej mój taki mini shopping jakby z ostatniego dnia, jak kupowałam coś w Butcie. No i zakupy moje takie minimalne z New Looka, aczkolwiek widzę, że już tutaj nie ma wszystkiego, ale właśnie jeszcze mam tu torbę z New Looka, na jakich zakupach byłam z Oliwcią. I powiem Wam, że jestem w mega szoku i mega się cieszę, ponieważ moje dziecko w końcu kupiło sobie spódnicę i crop top, także słuchajcie, to ja muszę chyba zapisać w kalendarzu, to jest nieprawdopodobne. Dziecko moje kupiło sobie spódniczkę i crop top. 14 lat na to czekałam, po prostu marzenie ściętej głowy, udało się. Jak widzicie, warto marzyć. Warto marzyć. Wzięłam ją trochę pod włos, ponieważ jej koleżanka u nas, słuchajcie, spała. No i rano weszłam do nich, tam jak wstawały i mówię do tej koleżanki, że czy ty się przyjaźnisz z Oliwią, czy to jest twoja dobra koleżanka? Ona mówi, że tak. Ja mówię, co sądzisz o Oliwii stylu? Więc ona powiedziała, że jest spoko, że jej się bardzo podoba ogólnie i też by chciała tam niektóre rzeczy, co Oliwia ma. Chodziło jej oczywiście o te oryginalniejsze, niestety. Natomiast ja mówię, a co sądzisz o kolorach? Ja mówię, że ona nosi ciągle tylko szary, czarny,
przeplatany szarym lub czarnym. Ja mówię, rzadko kiedy jakiś jeszcze kremowy. No i ja mówię, że właśnie Oliwia, dlaczego ty nie nosisz kolorowych ciuchów? No i Oliwia tak się zawstydziła, ale już chyba jej coś tam żaróweczka zaświtała i mówi, że bo ona tak ma wrażenie, że się tak czuje jak dziewczyna, a ona tak nie lubi i tak dalej. No i ja tak mówię, dobra, korzystam z chwili. I ja mówię, słuchajcie dziewczyny, czy zgadzacie się na to, żebyśmy poszły teraz razem? Wstawajcie, zjedźcie śniadanko, wyszykujcie się i pójdziemy sobie w trzy dziewczęta, pójdziemy sobie do New Looka i ja i ty wybierzemy, mówię, Oliwii po jednej stylizacji, takiej jaką my tam ją widzimy i żeby to była dziewczęca i tak dalej. No i żeby Oliwia sobie to przymierzyła i zadecyduje, czy będzie chciała, czy nie. Tak też się stało, słuchajcie, poprzymierzała kilka rzeczy, była tam jeszcze taka biała bluzka, biały crop top, który jej się w sumie podobał, ale, przepraszam, ale według mnie wyglądała nieładnie, bo on był bardzo tu pod szyją taki, o taki, to taki, ona jest taka bardzo szczupła i ją to jeszcze bardziej spłaszczało, ona też ma takie, wiecie, narzeka, że ona nie ma cycków i tak dalej. Więc mówię, nie bierz czegoś, co jakby bardziej Cię jeszcze tutaj spłaszcza, wiecie o co mi chodzi. Więc ja mówię, nie, mówię, ten nie, już lepiej tak z luźniejszym dekoltem, wtedy to wszystko tak się fajniej, wiecie, układa. No i wybrała sobie leginsy, okej, czarne z białym paskiem z boku, ale mówię, dobra, czarne i tak, bo i do szkoły założy, i na co dzień, więc generalnie praktycznie tam większość czarnych była. Więc wzięła sobie jedne leginsy czarne z białym paskiem, wzięła sobie czerwony crop top, no znaczy taką bluzkę, może nie crop top, bo ona nie jest do pępka, ale taka rzut do pasa, że widać trochę brzuszka jeszcze, także czerwoną, tą co ja wybrałam, wybrała spódniczkę, tą co ja wybrałam, fakt, nie wzięła koloru, jak ja bym jej tam dopasowała, były kolorowe, były takie różowo-czarno-białe, w taką krateczkę, były w paski, a ona wybrała czarną, z żółto-białym chyba takim paskiem po boku, no ale spódnicę, niech już możemy zacząć od czerni, słuchajcie. Więc spódnicę i wybrała spodnie, które też ja jej wybrałam, także naprawdę jestem zadowolona, jestem mega dumna i widzę, że to zadziałało. Ja nie wiem jak, ale zadziałał fakt, że była z nią koleżanka, która była z nami w przymierzalni. O, widzę, że paznokcie inaczej dzisiaj wyglądają, widzicie? Tak się rzucają w oczy, fajnie. Tylko są bardziej różowe niż pomarańczowe, tak jak tu w kamerze. I że była koleżanka i pomagała właśnie jakby nam dokonywać tego wyboru. Więc naprawdę, naprawdę mega sprawa, więc jak macie problemy, to już widzicie jaki jest patent, jaki jest sposób, żeby to jakoś tak przeskoczyć. Więc udało się. No i oczywiście Oli od przedwczoraj paraduje ciągle w tych ciuchach, wymienia się, już Dominika jak do mnie wpadła, to ona też trzecia zobacz, także naprawdę super, teraz jest takie jedno wielkie wow i ona się pyta, czy jeszcze inną spódniczkę sobie by mogła kupić. Więc jestem bardzo zadowolona, osiągnęłam swój cel, mega się z tego cieszę, ja wiem, że dla co niektórych to jest nic, a dla mnie to jest bardzo dużo, bo Oliwia zawsze do dnia dosłownie przedwczorajszego ubierała się ciągle jak chłopak. A w garderobie swojej nie ma ani kawałeczka spódnicy. Także to jest jej pierwsza spódniczka. Nawet do szkoły nie nosi, gdzie wszystkie dziewczyny chodzą w spódnicach. Także też spytała mnie, czy mogłaby taką samą czarną do szkoły. I wczoraj jej patrzyłam, ale niestety nie było jej rozmiaru. Była tylko 10-11, potem nie było tego 12-13, bo ona jest wysoka, ale jest chuda. I ona musi mieć 12-13. Ma ten sam problem, co ja. Natomiast była 14-15, a to już na nią była za duża, bo 14-15 to jest mniej więcej, powiedzmy, na mnie. Także tak wygląda ta rozmiarówka z New Looka. No, więc pokażę Wam, co zakupiłam. Ale najpierw zrobimy sobie taki try-on haul strojów kąpielowych. Także zacznę może od tych, co zakupiłam sama. A potem pokażę Wam oddzielnie w przebitce właśnie te wszystkie, które są zamówione, czyli te trzy stroje zamówione z Shein. Także ja się przebieram i za chwilkę Wam się pokazuję.